Krzyś poszedł kosić, robi obiad pod tytułem czyszczenie lodówki, bo co jakiś czas tak jest, że lodówka niby jest zawalona, a w sumie nic tutaj nie ma na obiad i wszystkie te jakieś pozostałości, resztki będę dzisiaj używała. Już część przygotowałam. I tak samo robię czyszczenie zamrażarki, ponieważ dotrze nam zamrażarka w końcu, bo była jakaś taka promocja, że za drugi produkt jest tam taniej i stwierdziliśmy, że to najwyższy czas, przyda nam się taka zamrażarka, żeby po 2 latach w końcu przestało tutaj świecić pustkami, wiecie jak jest. Przed małym chciałam pozałatwiać takie rzeczy, póki jeszcze mogę, mam czas, to tak sobie umaniłam, że wszystko będzie na cycuś glancuś. I co my tutaj mamy? Jakieś mrożone mieszankę warzyw. Miałam resztkę kalafiora, to sobie ją wykorzystam. Tutaj mam jakąś cebulkę, pietruszkę, resztę koperku z kapusty, więc wszystko będę... Cheddar tak przez przypadek mi się tutaj do zupy nie będę wkładać. Znalazłam też w zamrażarniku warzywa na patelnię, więc będą warzywa na patelnię plus kurczak. Prawdopodobnie jakiś smażony, coś bym zrobiła, jakiegoś takiego a la kotleta. Krzyś nie je ziemniaków, więc ja zjem wszystkie ziemniaki. Ja jeszcze mogę, nie? Więc ja zjem ziemniaki, wezmę to na siebie, albo wrzucę ziemniaki do zupy. O! Mrożone ziemniaki z tego, no coś wykombinuję. Ale ja lubię takie obiady z niczego. Krzyś totalnie nie umie czegoś takiego robić. On jest mistrzem robienia wszystkiego z przepisów, natomiast jak wydaje się, że nie ma nic w domu i tak dalej, to do kuchni wkraczam ja. I tak jest też w tym przypadku. Dam wam znać, jak wyszła zupa z niczego pod tytułem czyszczenie lodówko zamrażarki. Trzymajcie kciuki. Będzie dobrze, chyba. Nie, ja lubię zupy. Zazwyczaj zabieram śmietanką 18, a mam tylko 36. Więc nic, tylko dołożyć truskawki i będziemy mieć deser o zupę. Wiecie, generalnie mam bardzo proste marzenia, bardzo proste marzenia. Moim jednym marzeniem jest wyczyszczenie lodówki, wymycie lodówki, opróżnienie lodówki, żeby w lodówce znajdowało się mniej rzeczy niż jest aktualnie, nie? I wyczyszczenie zamrażarki jest moje drugie marzenie. No i ja nie mam więcej marzeń na dzisiaj. Na dzisiaj. W ogóle, ja jestem ultra debilem i się do tego przyznaję, a jednocześnie za każdym razem robię to samo źle. Chociaż wiem, że robię to źle, ale za każdym razem, co ja robię źle? To, że ja nie opisuję mięsa w zamrażarce, no nie? Ja nie opisuję, bo ja będę wiedziała, ja robię zakupy, jestem kobietą, ja wiem, co ja mam w zamrażarce, ja wiem, jakie mięso, ja wiem, przecież widzę. Ja sobie je poukładam, to wszystko będę miała, ja widzę, no nie? A potem wyciągam wieczorem lody i nie domknę zamrażarki. I tak otwarta zamrażarka stoi sobie całą noc. Nawet kurna, geniusz, masaż pierwszej klasy nie połapałby się, jakie tam jest mięso. Nie ma szans. Nie ma szans, bo wszystko jest tak oblodzone, że nasza zamrażarka się jeszcze nie zjebała. To jest po prostu cud. Dzięki Bogu jest inteligentniejsza niż jej właścicielka, ponieważ nie wylewa. Nie zalała nam jeszcze parkietu, bo mamy zamrażarkę w siłowni. No, mamy. Bo tam jest lodówko-zamrażarka, bo zamrażarka dopiero do nas dotrze, no nie? Więc mam sobie lodówko-zamrażarkę i po prostu jest zajebiście śmiesznie. No, po prostu rewelacja. Rewelacja. Masakra. A w ogóle obiecałam sobie, że wyzeruję lodówkę, zanim pojadę na kolejne zakupy, takie wiecie, spożywcze większe. I dzisiaj robię zajebistą zupę, robię drugie danko, będzie pysznie, no nie? Na śniadanie jutro też mam pełno pyszności, bo mam mnóstwo owoców, mam jakiś jogurt grecki, więc śniadanie będzie mua, tak. A na obiad mam ogórki kiszone i musztardę. Nie mam pojęcia, jak ja z tego zrobię obiad. Na dzisiaj mam pomysł na obiad, reszta pietruszki, też ją tam ciepnę. Dajcie znać w komentarzu, czy wy robicie takie zupy na przypale, czyszczenie lodówki, albo czy macie takie wzniosłe marzenia jak ja, czysta lodówka bez zbędnych rzeczy, albo zamrażarka z opisanymi mięsami. Może kiedyś się w końcu nauczę. Ale tu będzie zamrażarka szufladowa i ja sobie obiecałam, że w tej zamrażarce nie chcę pakować nic w woreczki. Chciałabym bardzo pakować na przykład, no, w pojemniki plastikowe, że na przykład mam pojemniki plastikowe, w których będę miała piersi z kurczaka i tam sobie będą te piersi z kurczaka leżeć. Ja tylko będę wyjmowała, umyję, potem włożę tam kolejne piersi wielokrotnego użytku. Nie tak, że ja po prostu, wiecie, pokroję tego kurczaka i wpakowywuję go mimo wszystko w, no jakby nie było, moi drodzy, woreczek. No przyznam się, co zrobię? No jak portujecie mięso, to też pakujecie pewnie w woreczki. Staram się zużywać część tych woreczków, w których to przynoszę i tak dalej. Nie jestem z tego dumna. Dlatego stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będą takie pojemniki, ale szklane, żebym mogła tylko wieczko podnieść i rozmrażać w tym szklanym pojemniczku. Tak sobie założyłam, także życzę mi powodzenia, mam nadzieję, że będzie. A że nasz piekarnik ma zajebistą funkcję rozmrażania, sprawdźcie sobie, czy w waszych piekarnikach jest funkcja rozmrażania. Bo funkcja rozmrażania w mikrofali to jest badziew na maksa. Za każdym razem to mięso jest po prostu ugotowane i jednocześnie zamrożone. Natomiast piekarnik rozmraża mięso w o wiele lepszy sposób. Ono nie jest po prostu ugotowane, więc sztos. Mamcia do mnie przyjechała dzisiaj i przywiozła mi soczek. Marchew, banan, jabłko. Piję drugi pyszny. Pyszny. Przegryzam misiami bezowymi. 30 jajek mam pootwieranych.
A tam Krzysiu kosi. Okna mam brudne, miałam myć, ale dzisiaj już tego nie będę robić, bo mi się nie chce. Potem pojedziemy, jak Krzysiu okosi, to jest przypadkiem, że słyszałam iść na spacer. Głodne jesteście, tak? Damy jeść dziewczynom. O, jakie głodne, moje piesiaki. Tutaj tyle zapachów, bo gotujemy. No, już się dzieje. Już się dzieje magia. Już. Siadł, Alitul. O Jezus, to jest karma Daleni. Przepraszam, pomyłka. Chyba jeszcze nie dostawałeś. Dostałeś ci już dzisiaj jeść, czy dopiero pierwszy raz? Czekajcie, przyniosę wodę. Grzeczne. Smacznego jedzcie. Papu, papu. Okap szumi, ale wam pokażę. Tak wygląda rozmrożony kurczak z piekarnika, a jak wygląda z mikrofalówki, no to wszyscy wiedzą. Obiad zrobiony. Kalafiorowa, a na drugie będzie kotlecik. Ali, no, przynieś. Jaką mamy pustynię. Zachowam sobie to na potem i kiedyś będę wspominała, jak było, a jak będzie pięknie. No nie, Alitos? Zamiast się ze mną bawić, to ona woli, kurczę, kość. No i co, masz kostkę? Słuchajcie, jutro czeka nas segregacja tych wszystkich piękności, małych cudowności. Ale to już widzimy się w kolejnym vlogu i zobaczymy, co my tutaj mamy. Podzielimy sobie to na rozmiary, sprawdzimy, czego brakuje i tak dalej. Także będę liczyła też na wasze opinie. Może podzielicie się w komentarzach, co i jak. Wybaczcie, że się zdyszałam, ale aktualnie wyjście po schodach to jest jak zdobycie Mount Everestu. Mam wrażenie momentami, że tak to właśnie wygląda. Wózek już stoi i czeka na swojego drivera. No, to co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Widzimy się już jutro. Pa!